Adam, dzisiaj 8 plus 2, świetnie zastąpiłeś Patryka. Dźwignąłeś tą rolę pierwszego juniora. No tak, no, pojechałem powiedzmy na tyle, ile mogłem pojechać. No, starałem się tak jak zawsze, dzisiaj fajnie dopasowało i dlatego taki wynik. Dzisiaj ten tor, fajnie można było na nim powalczyć, w ogóle świetny mecz, dużo walki, tobie widać też odpowiadał. Tak, to już mówiłem wcześniej też w innych wywiadach, że tor był dzisiaj naprawdę równy i fajnie przygotowany do ścigania i takie powinny być zawsze tory wszędzie, także naprawdę dzisiaj był super tor. Gdańsk no, do połowy zawodów trzymał się mocno, dopiero w połowie żeście odpalili rakiety. Jaki był problem na początku? Słaby start? Nie, chyba nie było problemu, my się spodziewaliśmy się jeszcze bardziej po prostu ciężkiego tego meczu, że będzie dużo ciężej, a układało się po naszej myśli, powiedzmy, i daliśmy radę wygrać to nawet wysoko, także no, nie wiem, czy był jakiś problem, po prostu tak się ułożył mecz. Następny mecz w Rzeszowie, ostatnio tam bardzo dobrze pojechałeś, możemy liczyć na powtórkę? Ja się będę starał, ale obiecać nie mogę.